Witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Ferytus, a to jest kolejny odcinek z Minecrafta 1.6.4 na modach oczywiście. W dzisiejszym odcinku generalnie odpisaliście na moje komentarze, na moje pytania. Odpisał właśnie tutaj Marcin, że szybciej nie się pojawiają bez montowania odcineczki i że może jednak shadery lepsze, bo lepiej się ogląda, dlatego shadery zostały włączone, a co do nagrywania i montowania, to myślę, że tylko jakieś timelapsy i tak dalej, czyli timelapsy, czyli przyspieszone tempo. Zrobię sobie drewniane w ogóle broje, bo mogę. I właśnie jakieś takie przyspieszone tempo, jakieś takie ważniejsze odcinki czy coś, może będę jednak przygotowywał specjalnie, nie? Myślę, że to będzie w miarę optymalne. Pomyślałem sobie, że może jednak istnieje jakaś zbroja. Właśnie sobie tu wyszukałem i jest zbroja z drewna. Tak samo jakieś, i dużo tych rzeczy jest. Pewne. Aczkolwiek sobie zrobię tylko zbroję, później będziemy, jak już będę miał jakąś bazę większą, ogarnąć więcej tych rzeczy. No więc mam zbrojkę. No, trzy zawsze coś, nie? Może wyglądam jakiś kloc, ale no przynajmniej mam zbroję. Dobra, jest już i no, jest już i dzień, więc możemy dalej iść bezpiecznie już. Tutaj bez obaw. I by przydało się coś do jedzenia zdobyć, więc tutaj staram się jako tako to zdobyć. Co do tekstur paka, to chyba wam się podobał, tak? Jeszcze nie odpowiedzieliście na moje pytanie odnośnie, nikt nie odpowiedział, zresztą tylko Marcin pisał, tak? Dobrze zapamiętam twoje imię, dokładnie tak, pozdrawiam, tak by the way. Nie odpowiedział mi nikt na pytanie odnośnie właśnie czy mogę sobie ustawić keep inventory? To jest to, żeby sobie zatrzymywać ekwipunek po śmierci. Może to ktoś uznać za jakieś takie, powiedzmy, cheaterskie? Czy wiem. W każdym razie, moim zdaniem nie jest to aż tak cheaterskie, jak na przykład by sobie po prostu respił się tam przy miejscu śmierci. Aczkolwiek to i tak myślę, że ułatwia rozgrywkę, więc nie wiem. Zależy od was, bo ja jestem skłonny do włączenia sobie tego. Aczkolwiek to zależy od was, ponieważ może chcecie mi utrudnić rozgrywkę. W ogóle jak nie mam poziomu. Ja zawsze gram na hardzie i to trochę teraz akurat sobie mi tak przypomniało, że chcę sobie utrudnić rozgrywkę, to czemu ja gram na tym, na normalu. Zawsze jak mam nowego Minecrafta, to zapominam o tym. Znaczy jak na nowo grałem wszystko, nie? Zapominam o tym. W każdym razie zauważyłem, że dużą ilość łapek, dziękuję wam bardzo serdecznie, że jako taka seria się przyjęła i że nie denerwujecie się na mnie, że tyle tworzę serii z Minecrafta, aczkolwiek właśnie, znaczy tyle serii, no że nowych, nie, że co chwilę zmieniam serię, aczkolwiek to nie było zależne ode mnie, ta ostatnia zmiana, że po prostu inną, no wiecie, że nową serię zrobię z Minecrafta na modach, to już nie było zależne ode mnie, ładnie tu, więc po prostu trochę mi smutno było, że musiałem tę serię porzucić, ale cóż zrobić? Cóż zrobić, jak się skraszował save, no to już tego naprawić nie umiałem. A myślę, że na 1.6.4, jak teraz gramy, to są optymalne, fajne te paczki i one się nie psują. Nie miałem nigdy chyba tak, że na 1.6.4, jak miałem paczkę, to się zepsuła jakoś bardziej. No, tkwimy w tej dżungli, tak jak na razie. Zero jedzenia, trochę mi się to nie podoba. Dałoby się coś zdobyć, bo na hardzie chyba mogę zginąć. Jedzenia, nie? No, na hardkorze na pewno, jak nie mam, nie zostawiam je na pół serduszku. Na normalu mi się wydaje, że schodzi do połowy hapeków. A nie, na hardzie chyba tak jest. Nie wiem, że jak głodujemy, że do połowy hapeków chyba schodzi. Słyszę świnie, jak na zawołanie po prostu, nie? Gdzie ona teraz jest, nie? Słyszałem cię. To też może być jakiś dzik, więc trzeba uważać. Dobra, no, są na fulla, no to tak trochę słabo. Nie. Tu jest świnia! Chodź tu świnio! Chodźcie świnie, król parkietu. Taka jak to ma na... Dobra. Przydałoby się to upiec, bo też mam mięso szczura. Ale zanim to zrobię, to jeszcze poluję parę świnek. Teraz będę musiał uważać, jak padam tam, widzę kaczkę. Ja pójdę. Teraz, żeby nie spać, będę musiał uważać, bo już mam mało apeków i zginę. No super, świetnie, dzięki kaczko, dzięki za donate, gruby był, bardzo polecam tą kaczkę, żywi się u niej wspaniale. Co to było? Aha, dobra, już mnie biją, głowę mnie bije. Mi się wydaje, że do połowy serduszek to schodzi na hardzie.
chowa serduszek w dupie. Dobra. Dostałeś mi kratek. Jakoś to przeżyje. Dobra. Taka była różnica, że ja bym po prostu się odrodził z itemkami w tym momencie, jakbym miał włączone kiminę, to by wyglądało. Napiszcie, tak samo piszcie mi pytania, jeśli macie do mnie i wyzwania. Te wyzwania, które będę wykonywał na odcinku, będą się pojawiać z tej strony. No i na środku, tak jak komentarze Marcina się pojawiły w tym wypadku. Tak samo jak i wyzwania i pytania, więc tutaj polecam pisać taką interaktywną serię. Zawsze staram się robić, żeby też braliście w niej udział. Jako taki mały, ale udział też jest. I szczególnie jeśli macie, znaczy może nie musicie mieć tylko pytań, możecie dawać też tematy, jakby na które się mam wypowiadać, na które chcecie poznać moje zdanie i tak dalej. To też może być fajne, jak kiedyś to było, jak już parę razy było. To się fajnie sprawdziło, tylko potrzebuję właśnie tych tematów, żeby ktoś pisał, tak? Więc nie. Polecam bardzo serdecznie. Nie mogę sprintować, bo po prostu jestem najedzony. A tak to przynajmniej mam teraz trzy te chickeny tutaj. Znaczy trzy paski, czy... No wiecie co, trzy symbole głodu, czy coś. No wiecie co chodzi. Jeszcze mi to na chwilę potrwa, znaczy na chwilę mi to jeszcze zostanie, więc nie jest źle jeszcze, aż tak. Ile tego? 25? A, to chwila, no pamiętam ten teren mniej więcej. Tu zginąłem. Dobra, itemy są, to tyle się liczy. Na mnie nie muszę zdobywać tego, tak jak w poprzednim odcinku zgałganiłem i musiałem... Znaczy ja zgałganiłem, ja nie wiedziałem, moja niewiedza na temat modyfikacji doprowadziła do mojej śmierci, ponieważ zbliżyłem się do tego czegoś, co wsysało, by to zabiło. Dobra, widzę, że... O, brało się to. Śmieszne. Wooden pickaxe, no nie. Czemu ja mam wooden pickaxe jeszcze? A nie... Aha, to temu tak wolno kopałem to. Co? Wait a second. Bo ja jakoś musiałem wykopać przecież... No nigdy nie dostałem tego pickaxe'a, gdzieś mi wypadł. Gdzieś go nie zebrałem chyba. No bo ja jakoś musiałem wykopać to żelazo, co jest grane? O, tu jeszcze coś leży. Dobra, a gdzie reszta jakichś rzeczy? Dostałem to? Nie, to są stringi. Stringi nie są potrzebne. Dobra, idziemy, bo generalnie boję się, że mnie... No nie, no zatrułem się jakimś gównem. Znowu, no kurde. Really? O, dzik, dobra. To trzeba będzie rozegrać spokojnie. No właśnie. Mnie tu nie zabił. Trochę mnie tam dziabnął, ale to jeszcze nic. Tu widzę jakieś bagna. Powiedzmy, że się tu mogę na chwilę zatrzymać. Na jednym z tych pieńków. Powiedzmy, że tam będzie bezpiecznie. Jakoś tak, no spróbujmy się zbudować na jednym z nich. Myślę, że to nie będzie złym pomysłem. Pojedę sobie tu na lilię. O, ryby tam sobie próbują fajnie. Rozwalmy tutaj pieniek wody. Aha, super. Świetnie mi to wyszło. Okej. O nie, muszę coś zjeść. Zjedzmy na przykład szczura, żeby nie zginął tylko. Wiem, że to jest marnotrawstwo, bo ja tak naprawdę bym mógł sobie zrobić szybko piecyk i zrobić upiec to jedzenie. Ale myślę, że do tego czasu bym zginął chyba. Dlatego teraz szybko. Co? Nie mogę tego upiec? No to szybko. To wiem, że mogę upiec. Muscle, brains, czyli mózgi. I muscle, czyli mięśnie. A, to z nekromancji moda. To się może do czegoś przydać. Zobaczymy. Aha, czyli tak naprawdę mi dużo jedzenia wypadło. Super. O nie, tutaj mam tego. O, wzięło się to. Okej. A, spoko to. Jeszcze przeżyję na tym. Co to? A, świnia. Okej, okay, może być, powiedzmy. Dobra, weźmy to. Powinny nie da się przepalić. Dobra. Bierzmy to. Muszę sobie zrobić kilof kamienny. Pierwsze. A mam na tyle kamienia? Mam akurat 3 cobblestone. Gdzie to znak? Okej. Okay. Wezmę sobie to.
chyba popłynę. Spróbujmy popływać. Wiecie co, ja sobie wyłączyłbym... Znaczy, może bym włączył... O! Aha. Jak wyłączę shadery? To jest fajnie jasno, powiem wam. Strasznie ciemno przez te shadery jest w nocy. A teraz jest strasznie jasno, nie? Jakby nie było nocy. Może zróbmy tak. No nie wiem, co tych shaderów jeszcze. Czym się zastanowi, bo... Ja nic szczerze nie widzę. O nie, tu jest wilkołak. Kurwa, creeper. No nie. Co? Zombie. Zombie, chyba nie wiem co to było. Wyglądało jak zombie. Jakaś lawa była. Co to jest? O nie, tu jest lawa. Ja zrobiłem. Kurwa, szczur da mi mięso. Okej, ty musisz umrzeć, bo ty się zaraz bije. Właściwie się zaraz bije jakiś wilkołak, ty głupi. No i mamy tu jako taką wyspę. Oświetlmy sobie tą wysepkę. I zostajmy tu na chwilę, na tej wysepce. No powiedzmy, że to jest bezpiecznie w miarę. Na sobie waypointa, deadpointa. Wkopałbym się na chwilę w sumie. Trzy rzeczy. Zrobiłbym tak. Zrobiłbym pochodnie. Pokopał troszeczkę. Bo i tak teraz jest niebezpiecznie wychodzić. Więc po prostu sobie wykopię jakieś tutaj nelik i pokopię za jakimiś surowcami. Może się jakiś natrafi. Może sobie zrobić coś z żelaza więcej, bo na razie mam żelaza 6. Mogę sobie zrobić 2 kill-offy, mogę sobie zrobić kill-off, mieć łopatę. Wiemy fery, to umiemy liczyć. Dobra. Więc w sumie by się trochę tego żelaza przydało. Widzicie, tekstury się zmieniają, kopię obok. One są połączone chyba. Znaczy tu są połączone, a jak wykopię? To nie działa chyba. To działa tak obok. Z tej strony. O, dziwne tej strony. Tego trochę nie rozumiem. Ale no dobra. Wykopię sobie po prostu na jakiś prosty. Do kamienia wykopiemy, może się jednak przydać ten kamień, nie? Dobra. Bo to się nie przyda, dirtem sobie zalepmy te dziury, które są dziwne. No i tak przeczekamy tą noc i wyruszymy dalej. Także polecam pisać wyzwania aka dirtlol. Pisać wyzwania łamane przez pytania, łamane przez tematy do rozmów, do gadania, bo jednak fajnie się pojawić na odcinku czyimś, nie? Jakiś komentarz twój. Mam nadzieję, że Marcin w ogóle nie obraziłeś się za to, że pokazałem twoje nazwisko, bo tutaj tak myślę, że to jest nic takiego w sumie, aczkolwiek ktoś może tego nie lubi, więc uważajcie jak piszecie, bo jak nie chcecie na przykład, żeby wam nick się pojawił, to też piszcie to jakby coś, żeby nie było później jakiegoś problemu głupiego czy coś. Znaczy, bo ktoś może sobie nie życzyć, tak? Dla mnie to jest trochę... Mi to tam by zwisało, czy bym się pojawił nazwisko, moje imię gdzieś, tylko w jakimś filmiku typu właśnie, nie wiem, na przykład z Q&A jakieś, albo na przykład do pytaj beczki na przykład. I jakbym napisał komentarz z swojego konta imienia i nazwiska, to mi to zwisało tak naprawdę. Ale tak tylko mówię, nie? To nie możesz wykopać, to jest jakaś ruda, co to jest? Limestone. To jest coś do rzeźbiarstwa, ja tego na razie nie będę wykopywał, bo zajmuje mi po prostu niepotrzebne sloty w ekwipunku. Tego chyba nawet wykopać nie mogę, znaczy nie wypadnie mi prawdopodobnie. Więc po prostu sobie to odpuszczę, tego wykopywanie, bo i tak nie dość, że nic z tym nie zrobię, to jeszcze mi będzie zajmować się w miejsca w ekwipunku, więc dla mnie to jest bardzo bez sensu. Wyciszyłem się na chwileczkę przed chwilą. Czasami się będę wyciszał, bo po prostu wiecie, ktoś się coś mnie zapyta, tutaj nie mogę się wyciszyć. Chodzi mi o to, że po prostu ktoś mi wejdzie do pokoju, tak? Weźmy sobie tu stąd te pochodnie. Oszczędzajmy te pochodnie. Zrobię sobie kolejne kilofy. Dobra, tego kamienia trochę się może przydać jednak, więc wykupimy go. Nie wiem, po co wziąłem to pochodnie. Dobra, kopię ten kamień. Być
może jednak przyda. Tam widzę lawę w ogóle na powierzchni. Mapka nam pokaże, bo widzicie światło, pochodnie jakieś i tak dalej. Mapka nam pokaże generalnie, gdzie jest. Znaczy, jak będzie noc, jak będzie dzień, jak noc się skończy. Nie, nam to zasygnalizuje po prostu oświetleniem wszystkiego dookoła, więc wtedy będziemy mogli, będziemy wiedzieli mniej więcej, kiedy możemy wyjść. Okej. Myślę, że taki codzienny odcinek z tej serii myślę, że będzie wystarczający. Napiszcie mi, kiedy... O, węgiel, chociaż tyle. Napiszcie mi, kiedy, ile i w jakie dni na przykład, i jakiej długości byście chcieli te odcinki mniej więcej, jakie sobie życzycie, tak? Bo tutaj mi to tak ode mnie nie zależy, znaczy mi to jest obojętne, ile będę nagrywał, bo i tak ten filmik się szybko wysyła, więc tutaj bez problemu. Jednakże chciałbym wiedzieć, kiedy wy byście chcieli, o jakich porach, w jakich dniach mniej więcej to widzieć. Znaczy codziennie prawdopodobnie, ale chciałbym wiedzieć, o jakiej godzinie mam to wysłać i ile trwające na przykład. Może trwające po 15 minut i dwa na przykład odcinki dziennie. Troszeczkę to już było moim zdaniem przesada. Ale no zobaczymy, jakiś kajf, w sumie spoko. Ale na przykład codziennie na przykład o 15 odcinek jakiś 30-minutowy lub 25-minutowy. No 30-minutowy może to za długo też, nie? Widzę, że woda bezpieczna, nie jest żadna zakaźna, zarażająca, czy coś takowe też występują. I to jest żelaza. Blokujmy sobie wodę, żeby nie pogadała. Żelaza. Już się robi cień, tak mi się wydaje, bo troszeczkę się podświetliło. A to co to jest? Copper ore. Tak, copper ore może się przydać. Czy tu jest więcej copper? To jest coś tam. Amber paving stone. Nie wiem co to jest. Czyli to tam crafta. Pewnie sobie to zobaczymy później. Dobra, pochodnie sobie wezmę. Wiem to pochodnie. Dobra. To też wezmę. I wydaje, że już zaraz będzie dzień. Spadać. I zostawić to miejsce w spokoju już. Dobra. O nie, ja ginę. Mogę zjeść mózg. Mogę zjeść mózg. Super, mogę zjeść mózg. O, patrz na to. Mam jeszcze tutaj mięso tego. Wiecie co, ja to będę przepalał drewnem, bo jednak węgiel. Jeden węgiel daje nam 8 rzeczy do przepalenia może możliwych. Więc jednak szkoda tego węgla poświęcać. Okej. Dobra, dzień się robi, to też sobie zbieram. No i hangar w ogóle tu wygląda. To jest zombiaczek po prostu, tak mi się wydaje. Dobra. A to drewno mi jest tak potrzebne do życia. Zdjęty mam hangar. Dobra, najem się i po prostu wyjdę. Jeszcze bym na przykład sobie zrobił. Bym sobie zrobił jeszcze łódkę. W razie czego? No, dwie łódki nie potrzeba. Dobra, jest dzień. Widzę pająka jakiegoś w śmieciu. Zginął śmieć. Mogę sobie włączyć shadery, bo już jest shadery. Bo już jest, wiecie co jest. O kurde. O ty śmieci. Bo już jest dzień. Kurde. To jest okej, powiedzmy. Ty mi dasz mózg, no tam jest krafta potrzebna. Śmieciu. Właśnie. To też mi laguje przez ten shader. Wiecie co, ja jeszcze jakoś się pobawię tymi shaderami, bo jak fajnie jest je mieć, tylko żeby jakoś jeszcze nie lagowały. Jeszcze się nie pobawię, to jest spokojnie. A, ale za to moody, bo tutaj jest za jasno, tutaj nie jest klimatycznie kompletnie. Tam widzę fajną... Dobra, te pochodnie tu już zostawię. Tu widzę fajną... fajny biom. Obiegam się, nie wiem, czy stosować. Czy jak zginęły pająki? One chyba zginęły w... O, krab. Nie ma krab. No i... cokolwiek dajesz. Wow, albo jest mgła. Nie jest, nie idę. To straszne. Mnie coś nie wciągło, jakiś tentakl. Macki tego. Jakiegoś mamy nie zrobić. Tentakl tutaj. Wow, no to jest piękne, zobaczcie. Nie no, tutaj robię screena i ja tu mieszkam. Miała bata, żebym opuścił takie miejsce. Aż sobie tu coś zrobię. Tu sobie zrobię moją twarz, moje ciało tutaj. Leżące nago na... Co? Dobra, mniejsza. Cześć,
Alfons. Wąs niejedną pizdą cząs. Tu też jest fajna wysepka, znaczy taka górka, jakby to miała być. Już tu widzę taką wieżę dobudowaną na tej górce. Bardzo fajnie wygląda moim zdaniem. Okej, okay, no to tu będziemy mieszkać. Jeszcze zobaczymy z drugiej strony tą górę. Słyszałem kaczkę. Dawaj mi mięso. O masku. O masku może nie wiem. O masku daje mi hunger. Jestem głodny bardziej. Słyszę wszędzie gdzieś pająki. To jest dosyć wkurzające. Grzyby sobie nie będziemy brać. Jest owce. O shit. O ty śmieciu, ty mnie cały czas goniłeś? No nie. Tak nie może być. Dobra, tego nie mogę zjeść. Mogę zjeść coś tam. Jakieś nasiona. Ale ja nie chcę tu umrzeć. Come on. Dobra, owco. Masz jedną misję. Zamknijcie oczy. Nie! No serio! Ja tam nie schodzę, bo tam jest ten gepard, czy co, tygrys, czy co to tam jest. Tygrys pod paski. A było nie zabijać owiec. Wiem, że tu leżą grzyby, ale to są tylko te same grzyby, wszędzie widzę. Nie ma żadnych humorków, więc zupek też nie mogę zrobić. Pomyślałem o tym, nie bójcie się. Chyba, że tekstur pak strollował i tak naprawdę to są... Jest kolejna owca. Jeszcze jedna i bym miał łóżko, i bym miał turespo. No i tam jest kolejna owca chyba. No i kurde, gdyby to nie spadło, to bym miał łóżko. A może jeszcze tu znajdę. Owce. Będę musiał szukać owiec, bo i tak będę potrzebował na farmę. Tak, to jest jakaś świnia. Świnia. Świnia z diaksem. Dawaj mi tego mięsa, nie? A? Oh shit. Trzymałem zombiaka. No nie no, to już jest trudne. Właśnie, co jest grane? Widać więcej, jak jest tam. Nie. Tam były zębiaki, ja tam nie chcę. To jest shop, który mnie może ugryźć też. Tu też jest owca. Może mi dać wełnę. Jeszcze jedna wełna. O nie, tu jest creeper. Nie. To mi się nie podoba. Tu jest. Prowa. Dawaj mięso. No dawaj mięso. Oh my god. Co to kuźne jest? Dobra, wiecie co? Ja zrobię sobie tu skrzynię. Bo ja coś czuję, że i tak zginę. Nieważne jak. Nieważne w jaki sposób. Ale coś czuję. Jabłko. Nie no, kocham to miejsce. Ten Minecraft chcę przytrzymać, że się rozpoczynę. Muszę jeść dużo. I tak muszę sobie tu zrobić skrzynię. Więc powiedzmy, że w tym miejscu tylko zrobię sobie pochodnie. Znaczy pochodnie tutaj postawię. Postawię tutaj to. Zrobię sobie skrzynię. Najlepiej dwie. O, nawet fajnie to się złożyło. Wstawię sobie to wszystko. Wsiądę to. Wstawię tu. I poczekam. Może sobie zrobię za ten czas jeszcze... łóżko. Może się zdążę przespać i nie będę tu musiał wracać i się tu zrespię poświęcić. Dosyć tak to będzie wyglądać. Lamersko może trochę. Ale no co ja mam zrobić? No ja już tutaj jedzenia nie będę szukał. Moim zdaniem nie ma sensu. Czy może ma sens? Dobra, mniejsza. O czym już gadam. No nie zdążę się przespać. Cóż zrobić? Będę to musiał wrócić jako tako. A tuż w kolejnym odcinku. Niestety. Także do zobaczenia w kolejnym odcinku. Widzimy się w kolejnym odcinku w tamtym miejscu. Ja już tam dojdę. Także do zobaczenia. Cześć wam na razie. Pa, pa. Dzięki za obejrzenie tego odcinka. Nie zapomnij o kciuk w górę, subskrypcji i komentarzu. Cześć wam na razie. Pa, pa.